No dobra, to szukajmy sobie dalej, tylko tak jak mówiłem, tym razem weźmiemy sobie posażenie, arsenał, weźmiemy sobie Zephyr. Przynajmniej szybciej się będę tu poruszał. Zephyr. Oczywiście mogę też wziąć Volta i wam też radzę, ale czemużby nie. Jak to wygląda? Czas trwania, zasięg, jakiś tam... Bardziej zasięg. Dobra, zaraz. Zbudujemy sobie jakąś Zephyr pod latanie. Tutaj potrzeba mi... W sumie wszystko jedno, czego mi potrzeba. Niech będzie coś takiego. I teraz tak, potrzeba mi jest dużo, dużo, dużo zasięgu. Gdzie mam ten zasięg? Przeforsowanie. Dużo, dużo wydajności, ale skoro potrzeba mi wydajności, to troszeczkę innej. Takiej plus takiej. Rozciągnięcie. Proszę bardzo. Coś, żeby mnie nie zabili za szybko. Może być... Dobra, może być Vigor. W takim razie może być ciągłość. Oraz co? Ograniczony umysł niekoniecznie. Co jest jeszcze oprócz ciągłości? Jakieś mam takie głupie wrażenie, że jeszcze coś było. No nic, nie ma znaczenia. Zostają mi dwa razy V, ale... Mogę wrzucić sobie przepływ. W ten sposób i mogę wrzucić sobie coś, co zapewni mi jeszcze większe przeżycie. Im większa szansa na przeżycie, tym dla mnie lepiej. Dobra. Lepiej nie będzie. Stabilizing with so much missing. This was a mistake, letting you get involved. Why did I listen to Biz? Maybe it's not too late to impress Neth before his big unveiling. Appeal to his mercy, show him what we can do. Get topside. I'll fill you in. Okay. To takie dosyć nieprzyjemne. Rozczłonkowali go całkiem. Neth's pushing ahead with activating that cooler tower, but it's not ready. My engineers need a mineral, amorast, to counter the inevitable heat cascade. I've marked an excavation site where you should find some. Bring it back, and maybe we stop the entire Valis from being bathed in slag. Okay. Dobra. Tak będzie prościej po prostu. Słyszałem jakiegoś misia. Amorast, do you not understand? Nothing you do will make Neth kind. The more you give, the more he'll take. When you rise up, people get hurt. But if we let that fear divide us, it will only get worse. I saw a Utopia. Dobra, czyli muszę rozegrać zwykłe wydobycie. Fortuna needs that you to go back. We need Vox. Okej, okay. Sam muszę rozegrać całe wydobycie. Dobra, pod tym względem Destiny jest po prostu inteligentniejsze. Bo w momencie jak musicie wykonać jakieś zadanie, no to Destiny wam przysposabia ludzi. Dobra, skupmy się na jednym może co.
Najpierw jedno, później drugie. Będzie to miało ręce i nogi. I guess. Irytuje mnie to, że nie ma tutaj jakby stałego poziomu klatek. To nie jest jakaś gra z kosmosu dosłownie. Więc nie powinno być tutaj żadnego problemu. Pełny. No dobra. Tego jak wywiało. Czep się druta, ty. Dobra. Zostaje nam jeszcze kulturalnie ten. Dobra. No pojawiło się kilka nowych jednostek korpusów, jak widać, ale nic z jakiegoś szałowego. Jak was nie tak, to was tak. Ja sobie z wami dam radę. No, ktoś jeszcze ma jakiś pomysł. Nara. No ale to co, oddadzą mu jego kawałki? Solaris, the investor showcase is tomorrow, and you lot still maintain the coolant tower is not ready. Have you no faith? My test run will commence now, and the board shall know it was I, Nathaniel, who brought the glory of the Orican to life once more. Already? Neff's gonna trigger a heat cascade if he boots that coolant tower up without the Amaranth. He's going to get us all killed. Hurry! Solaris, why isn't it working? Fix this! We're too late. Come back to Fortuna, Tino. Solaris. No, come on. Disaster is your bumbling. Present me your floor boss. I am floor boss Utica FB9. I take responsibility for this. Finally, one of you shows some backbone. Floor boss, select 50 workers of low efficiency. And have them in front of Fortuna for repo. Their upgrades I shall bequeath to Solaris of greater efficiency. And for the failures, brain shelving. Make your list. You have one orbit hour. Ciekawe co to jest. Widzicie takie oznaczenie śmieszne? Going through with this. Not now, Biz. Czekajcie. No właśnie, co to jest? No nic.
Chodźmy. Dowiemy się może czegoś więcej. Buh, zimno. Chociaż Zephyr, widzę, to nie przeszkadza. Ani gra maszronu. Solaris United killed my friends. I've focused on one thing, keeping him happy. Thought it was the only way to keep people safe. It's not working. Biz is right. Someone needs to say something. Do something. Listen, you don't have to help. You can leave Fortuna and never come back. Oh, okay. No to wyjeżdżam. But Sparky, Neff's massing his troops outside our doors, and you're the only thing standing between us and bloody oblivion. Understand this, Solara. I trust you. Take this. There's a present in there for the mucking taxman. Why don't you deliver it to them? Daj mi bazookę, to im dostarczę. Let's go. What are you trying to do, Utico? Buy him off? You've lost it. Wait, where's my K-bomb? Where's my 50 Solaris, Fortuna? You're wasting my time. Who do you think you are? Niech ci dam 50 Solaris. Now, Sparky. Get that case as close as you can to them. Everybody jump! Everybody jump! Może i nie wiem, ale w sumie warto by było się zaopatrzyć, no właśnie. Trochę energii. What the hell? Spokojnie, nie widzę problemu. Teraz gdzieś tu temu zadawałem obrażenia. Widzieliście sami, gdzieś tu były obrażenia. Dobra, jednak to nie było takie wesołe. Damn. That's right. Scuttle back to your hole.
I'm going to replace the lot of you with mowers. In the meantime, Prophet Taker here will make sure you stay good and planted. I owe you an apology, Yudi. And if you see Vox, pass along my thanks. No, Biz. Thank you for not giving up on me. We all live together. And we will. We just poked a Cobradon, and if we don't show him who's in charge, we're lunch. We're lunch. Sparky, Solaris United's just getting started. Neff won't want us messing with his investor showcase. He's planted that orb mother out there to make sure we stay in here. But now is the time to press for leverage. Head to the surface when you're ready. I've arranged a little something for you. No come on, no mogłaś mi powiedzieć, jak byłem tam na górze, a nie oglądać ten piekielny czas wczytywania w windzie. Och. Rookie lent us her personal K-drive. Fastest board in the Valis. Ta, a teraz ci komunikacja działa. Kłupia. Nieważne. Okej, chyba mi się nie udało. Nawet nie pytam, gdzie jest przymocowane to, co jest tam przymocowane. Come on! No. Czy to w ogóle idzie za mną w jakiś sposób? Don't think so. Ciekawe po co to zwalnianie. How's the ride? If you want one, see Roki when this is all over. Right now we got a job to do. Yep, we got the job to do. Ej, trzeba przyznać, że to rzeczywiście jest całkiem niezła zabawa. Ja cię tu zaraz patrz. Proszę bardzo. Corpus Engineers. What's going on down there? I've lost control of the coolant tower. The investors are watching. Acknowledge. You never had control, Neff Anyo. This tower is Solaris United property. We deal with it as we please. Okay. You weasels picked the wrong day for collective bargaining. Corpus kill squads, converge on the control cluster at once. Investors, everything is under control. Let's turn up the heat on Neff. A, znaczy mam tego bronić, tak? Are you freeloaders trying to damage my coolant tower? Oh, of course, all your groveling has moved the bleed-hard Tenno to come to your aid. No matter, my kill squads will carry you all swiftly to the void. You have been warned. Say goodbye to your precious terraforming project. Investors! Enjoy this display of security prowess. Rest assured, your investment is protected. Thank you.
delighted. In the name of the Void, I command you to stop. You're putting my entire enterprise at risk. Stop the repossessions. Acknowledge our work. Honor the age-old accord between Solaris and Corpus. No dużo czasu mu na decyzję nie zostało. This even works. Investors, please! I swear, the system works. This is just a minor hiccup. Some minor labor relation issues to deal with. Understand, right? Right? Where are you going? The heat cascade is dissipating. Readings returning to normal. That did it. Well then, Sparky. Looks like SU is back. Only a matter of time. If it wasn't me, someone else would have done it. Meanwhile, you come see me anytime. Solaris United's got plenty of work for you. No to lecimy. Mamy się czegoś dowiedzieć. No jaki to plener. Czy ja nie powinienem tej deskorolki dostać? Mam nadzieję, że nie będę musiał jej już robić. To jest jakiś wysoki punkt tutaj. Obejrzymy sobie, jak to wszystko wygląda, co? Ciekawe, jak daleko można dojść. Teraz jestem tu. No, powiem państwu, że jakiś tam to plener jest. Tam przed sobą widzę, podejrzewam, że świątynię zysku. No jest jakiś tam plenerek, nie powiem. Za to nienawidzę lodowych mapek w każdej jednej grze, więc to będzie dla mnie męczarnie. Wolę środek dżungli, a już nawet pustynię od biedy. Tak jak Fortuna. Nic tam nie rośnie, nic że nic. Puchy, panie, pagórki, górki, trzy drzewa na krzyż. No, zadanie ukończone. Vox Solaris. Wyrzutnia K-Drive. Tylko powiedzcie mi, że ja sobie już mogę wsadzić tą wyrzutnię. Teraz, wyposażenie to było? Wyposażenie, arsenał chyba?
Szczerze mówiąc, tak nie pamiętam. Hop. Czy ja tą wyrzutnię K-Drive jeszcze muszę zrobić? Wyrzutnia K-Drive. I przy okazji wrzucę sobie jeszcze włócznie, bo pewnie tutaj też ryby trzeba będzie łowić. No dobra, coś tam się dowiedziałem. To teraz zobaczmy, co mają sobą do zaoferowania w ogóle ci fortuniści. Oj. Top shelf parts. Not just that. Biz gave me enough spare stock to start my own shop. Legs, pets and parts. That's my new name, Legs. Don't call me Thursby no more. I've got a new body, new store, new hook, new name. Come back anytime and Legs will build you a mower just for you. Znaczy... Salvage, bring in heads, engines, payload. Nice. Powiem wam... Znaczy, no dobra, na razie chciałem sobie zobaczyć, jak to wygląda. No dobra. Żeby tak źle aż o tym nie powiedzieć, bo powiem wam, że strasznie nie podoba mi się ten motyw. Okej, czyli tutaj jest kolejna... Dobra, wiecie jak to działa, dosłownie wszystko to samo, plus że jeszcze można sobie to ozdobić i tak dalej, a dać imię, mieliście to wszystko na fortunie. Nie podoba mi się w ogóle ten motyw, w ogóle, że w ogóle, to rozkładanie ludzi na części, sprzedaż, czy ja wiem, że to pewnie miała być jakaś mroczniejsza historia, że Warframe nie jest taki ładny, cukierkowy, kolorowy i wszechświat i tak dalej, i tak dalej. Ja to wszystko rozumiem, ale... Nie wiem, to jest jakieś strasznie dla mnie. Dobra, co tutaj jest? Antiquarian, historian, and now, through a bewildering series of circumstances, an avid geophile. Geofil. I am interested in soil and all the things that may be found in it. Let me show you what I mean. Ja sobie wyobrażam, co ty masz na myśli. Okej, przejrzyj towar. Wiertło plazmowe. Tu są sceny, tu w zasadzie nic nie ma, poza tam kolejnymi materiałami. I możemy wymienić klejnoty na reputację oczywiście, no dobra. Dobra, ma to jakiś sens i jeszcze prawdopodobnie gdzieś tutaj jest... A. Przeglądaj towary. Przynęta, karabin usypiający, echowabik. No dobra, czyli to wszystko do łowienia zwierząt jest tutaj. I trofea najróżniejsze. Dzisiejszy specjał. Dostarcz serworybę. Okej, czyli tutaj łowimy serworyby. Rozbierz serworybę, wymień plakietki. Super, pluszaka sobie będę mógł mieć w grze. Wiecie co? Ja się taki dziwny chyba trochę czuję wiekowo. Bo za moich czasów uczyło się na zajęciach technicznych, to były prace ręczne? Już nie pamiętam, później to się w technikę zamieniło. Żeby samemu sobie uszyć coś. You, we, I am Zood. Kick guns are what we do. Bring parts or purchase Chatter's daily design. Just do it quickly. I have people skills. I am very skilled in getting them to leave. Okay. Stwórz kit gun. Next. That'll work. Okay, czyli kit gun. To są te bronie boczne, tak? Okej. Okay. Dobra,
fajne to. To też wiecie, jak wygląda. Ja akurat się nie będę nad tym rozwodził, bo wszystko jest to samo, co i było na Plains of Eidolon. Więc nic specjalnego. Dobra. Zakładam, że też można się dowiedzieć tutaj części informacji. Okej. Jeszcze miałem taki pomysł, żeby poszukać tych kanałów, których... No nic, nieważne. Dobra, tu są misje. To jest ich reputacja, a tutaj są zlecenia. Możliwe nagrody, endo, paczki kredytów i tak dalej, nieprzeciętny lub rzadki, relik Neoa 2. Niech zgadnę. Garuda systemy, Garuda neuroptyka. Okej, zaraz. Syntetyczny refleks plus 100% tempa przełączania broni. Synchronizowanie broni głównej i bocznej powoduje odnawianie magazynka. Syntetyczne włókno. Kule życia zwiększają pancerz strażnika o 100% na 12 sekund. A, strażnika, no dobra. Ale przynajmniej coś dla towarzysza. Wróg straniony przez strażnika ma 25% szansy na pozostawienie kuli energii po zgonie. No to ciekawe. Dobra, ale to zaraz. Co jeszcze mamy? Garuda powłoka, Garuda systemy i Garuda neuroptyka. Wszystkie są w nieprzeciętnych, ale też nie są w rzadkim, więc jest szansa, że można sobie to rzeczywiście słowić. No to super. Znaczy tak w miarę szybko, tak szybko. No popieram. Popieram w zupełności. Dobra, to ja się później tym zajmę. To jest w ogóle drugie piętro. I tylko tutaj, jak widzę. Ciekawe, jak oni tu wchodzą. Skoro tu nie ma drzwi. Co, przełażą sobie przez skrzynki? Okej, widzę, że przełażą chyba przez skrzynki, przeskakują. Okej, a teraz liczę, że tu będzie jakieś wejście. Nie, nie będzie. No dobra. Rozejrzyjmy się, bo ja bym się chciał dowiedzieć rzeczywiście, gdzie to jest ta podziemna część tego państewka. Chyba, że to się później jeszcze o tym dowiem. W ramach jakiegoś zadania. Wątpię. Okej, tutaj nie. Zakładam, że wam to przyjdzie łatwiej, znalezienie tego państwa podziemnego. Jeszcze zależy, jak wysoko mogę tu wleźć. Tu jeszcze mogę. A to już nie mam po co. Okej. No dobra. W każdym razie pamiętajcie o tym, że jeszcze jest tutaj coś w rodzaju państwa podziemnego. Jak znajdziecie wejście, to dajcie mi znać. Bo to przynajmniej fajne poszukiwania. Z tego co wiem, to miał być jakiś kanał wentylacyjny. Czy coś w tym stylu? No proszę. Napisy końcowe znalazłem. Ha! Psikus. Ale to wcale mnie nie przybliżyło do niczego. No nic. To pamiętajcie, jakby coś, to dajcie mi znać, jeżeli znajdziecie to wejście, będzie mi bardzo miło, chociaż pewnie i tak szybko się gdzieś dowiemy w internetach, ale i tak
Zrobimy sobie taki konkurs poszukiwania kratki wentylacyjnej. Żeby odnaleźć ukrytą frakcję na Solaris. Dzieci, które... No właśnie, które nic po prostu. To moi drodzy, ja wam serdecznie dziękuję. Dajcie mi znać w komentarzach, jak podobało wam się przebycie Solaris. Jak podoba wam się w ogóle cały ten motyw, bo mnie okropnie się nie podoba. Mam swoje mankamenty. Raz, że to działa troszeczkę skokowo, ale umówmy się, to dopiero wyszło, więc jeszcze patrzę, jakichś poprawiających wszystko nie ma. Dwa, rozkładanie na części ludzi, sprzedaż i w ogóle... Ja wiem, że młodszym z was po prostu przychodzi na myśl, o, jakie to ciekawe, jakie śmieszne, jakie cokolwiek, nie? Natomiast w moim przypadku jest trochę inaczej. I napawa mnie to pewną dozą zniesmaczenia. Szczególnie, że ma być to gra no, poniżej tam powiedzmy 18 roku życia. No generalnie mi się to nie podoba. No ale to zostaje do mojej decyzji. Chodzi okropnie, ale może będzie lepiej. Na tej zasadzie. Mam nadzieję, że pozwiedzamy sobie jeszcze fortunę przy okazji jakichś zadań. Ja się wezmę za dropienie Garudy i mam nadzieję, że uda mi się to zrobić we w miarę normalnym czasie. Ale póki co idę na śniadanie. Haha, mam! Problem jest, że ludzie są zbyt bogaci. Not enough to go round. That's why we're down this hole. Now, how you stop someone getting too rich? Drop them down a hole. We vent kids. No mumsy dadsy for us. No biological kin. Just our logical kin. This is me logical bro. Boom. He runs the Cubridons. Scores the parts. I run the vent poppers. We make the boards. You buying? Need a plank? Once a cycle, I got something dog. Best prices too, Glitty. Mates rates, check. I u nich też mamy oczywiście reputację, którą zdobywamy przez jeżdżenie na desce. Tak to wygląda. Możemy sobie złożyć też K-Drive'a, ale to już sobie zostawimy na jakiś tam, na jakąś inną okazję. A widzicie, jednak się udało. Czyli to jest tutaj, na tym balkonie. Z takim oznaczeniem. No dobra, moi drodzy. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Zapraszam was do oglądania, komentowania. Napiszcie mi, co myślicie o Fortunie. Ocencie ją w komentarzach. I widzimy się już wkrótce. Hej, hej!